Witam, panie pośle. Czy oglądał pan nocną debatę dotyczącą wystąpienia między Hillary Clinton a Donaldem Trumpem? I jak pan ją ocenia? Fragmenty, zresztą to któraś już kolejna taka noc, która ekscytuje zwłaszcza politologów, analityków, dziennikarzy. Dla nas też ważna, no bo przecież losy świata zależą od tego, w jaki sposób zachowuje się jeden z kluczowych krajów w kwestiach bezpieczeństwa, w kwestiach rozwoju gospodarczego, czyli Stany Zjednoczone. A tutaj wybór jest, widać też dosyć niespodziewany, bo i Donald Trump wcześniej nie wyglądał na faworyta, a demokraci również mieli wielu kandydatów, wydaje się, może nawet lepszych niż Hillary Clinton. Dziękuję. Jak pan ocenia powrót pana Misiewicza do MON-u, szczególnie jeśli chodzi o doniesienia medialne na ten temat? To uważam za skandal, bo sama obecność pana Misiewicza bulwersowała, ale jeszcze tego takie tuszowanie i oszukiwanie opinii publicznej, że go nie ma, on jest. Myślę, że nieliczenie się z opinią publiczną, nawet własnym elektoratem, bo to oczekiwanie było wyraźne, to nie jest dobry prognostyk na funkcjonowanie tak ważnego resortu jak Ministerstwo Obrony Narodowej. Mam nadzieję, że wojsko, że oficerowie, że generałowie nie dadzą sobie zrobić wody z mózgu i nie będą uczęszczać na szkolenia pana Misiewicza, no bo co on tak naprawdę może przekazać, jeżeli chodzi o swoje doświadczenie wojskowe? Wiemy, że ma sprawność nocnego włamywacza, to wiemy, bo z takiej działalności pochwalony został przez ministra Macierewicza, ale przecież to nie ma nic wspólnego z Wojskiem Obronnością. Więcej powagi i myślę, że ten skandal powinien się zakończyć. To dosyć odważna opinia. Co pan sądzi na temat nowych projektów ustaw dotyczących frankowiczów? Duży problem społeczny, bo to ogromna rzesza osób, część z nich znalazła się w bardzo trudnej sytuacji życiowej i na pewno przepisy, które pozwalały bankom na nieuczciwe bogacenie się kosztem tych, którzy w ryzykowny sposób zaciągali zobowiązania finansowe, myślę głównie o spreadach i o tej grze rynkowej, która polegała na tym, że niezależnie od wahań kursowych banki zawsze zarabiały, a płatnikiem był zawsze kredytobiorca. Skądinąd powinna być to świadomość biorący kredyty, że kredyty bierze się w walucie, której się zarabia i wówczas można dążyć do stałych rat, albo przynajmniej do rat, które mają swój stały mechanizm oprocentowania i zwrotu. To jest element, który musi być wyeliminowany z umów kredytowych. Na pewno normy ostrożnościowe większe i na pewno w tej pomocy frankowiczom, ale uważam, że nie tylko frankowiczów powinna ona dotyczyć. Powinna dotyczyć mechanizmów, które powinny ograniczyć możliwość udzielania kredytów tym osobom, które zarabiają w innej walucie niż własna. Powinna być ograniczona do minimum. Ja w ogóle jestem takim kredytom przeciwny. Dziękuję uprzejmie za wypowiedź.